namysłu swego nawiedzenia. Pytam ja Ciebie, Warszawo, dzisiaj, czy Ty chcesz powtórki? Miałaś swój czas nawiedzenia, gdy nauczał Cię parokrotnie święty Jan Paweł II. Tu w Bazylice przemawiał pięknie do artystów. Dali mu klątwę w młodzieńcy i nikt go za głośno nie bronił. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te rzeczy, które u Was się działy, już dawno by się nawróciły. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz? A Ty, Warszawa, idźcie do miast, a gdy Was nie przyjmą gdzieś, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie nawet proch z nóg Waszych na świadectwo dla nich. Powiadam Wam, Sodomie i Gomorze lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Panie, to Sodoma i Gomora jeszcze czekają na Twój wyrok. Oj, Warszawo, powiedział Ci kiedyś na krótko przed śmiercią biskup Józef Złowicza, że mogłaś być damą, a zachowujesz się jak głupia panna. Znaleźli się w Warszawie i w Polsce mężowie sprawiedliwi i niewiasty dzielne, chłopcy i dziewczęta broniący swoich świętości. Pogardzani przez elity kibice krzyczeli ręce precz od kościoła. To oni, a nie ci mający się za katolicką elitę, pamiętali o słowach świętego Jana Pawła, że każdy ma swoje westerplatte, czyli jakąś sprawę, której nie można nie bronić, powinność, od której nie można się uchylić, od której nie wolno zdezerterować. Dlatego dzięki Wam, wszyscy dzielni rycerze, nikt Wam nie podziękował, więc pozwalam sobie to uczynić chociaż tutaj, mimo to, że pewien przemądrzały, medialny kapłan nazwał Was pseudokatolikami. Biedak. Tak jak inny, też medialny, że świętą, którą sprawujemy tutaj, nazwał pajacowaniem przy ołtarzu, a celebrantów wewnętrznie zgniłymi, czy jakoś tak. Inny, nie mniej sławny, 95% spośród nas wykluczył z kościoła. Tak popularność mąci w głowie. Skąd ta furia i ten dziwny sojusz? Czy jego wy ducha jesteście? Duchy badajcie. Kochani, potrzeba dziś Polsce i Kościołowi rycerzy, ludzi nieustraszonego ducha, którzy wiedzą skąd ich ród, po co żyją i dokąd zmierzają. Świat proponuje dzisiaj tani pacyfizm, a mężczyzną zniewieścienie. Nie wahajcie się być rycerzami, którzy wiedzą, co to cnota męstwa, honor i dobrze rozumiana waleczność. Tak, trzeba wziąć pancerz wiary, mieć ducha i nie przepraszać za to, że się żyje. Nie prowadzi się dialogu z Belialem, gdyż on nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Ze złem się nie dialoguje. Tym bardziej nie wolno się przed jego apostołami wić i tłumaczyć, jak niektórzy to robią. Wy też nie macie obowiązku tłumaczyć się nikomu ze swej wiary, ze swej miłości do ojczyzny i do tego, co jest wam drogie.
swojej ostatniej homilii na procesji Bożego Ciała w Krakowie 7 czerwca 1978 roku, na 4 miesiące przed wyborem na papieża, kardynał Wojtyła wołał pod Wawelem: tu, na tym miejscu, modlimy się za naszą ojczyznę, bo ją miłujemy, bo ją miłujemy. To jest nasza wielka miłość. I niech nikt nie śmie rozliczać nas z naszej miłości do ojczyzny, do Polski. Niech się nikt nie waży. Te słowa kardynała Wojtyły z całą mocą powtarzane dzisiaj tu w Bazylice Świętokrzyskiej. Także marszu nasz, a wszystkim potwarcom przesyłamy uśmiech i przebaczenie. Bo niepodległa jest uśmiechnięta. Ten stary dąb tak urósł, a wicher go żaden nie złamie, bo korzeń jego jest Chrystus. Te słowa Piotra Skargi zacytował na placu Piłsudskiego święty Jan Paweł II, znieważany dziś przez ludzi małych i biednych. Jaki korzeń chcą dać Polsce? Czy może raczej chcą Polski bez korzeni? Polskie rób ta co chceta, Polskie rozwyczonej, wolnej od moralnych nakazów prawa Bożego, wolnej od Kościoła, za to pełnej ich pychy, zadufania w sobie, moralnej pustki i dozowanej wolności. Tylko ktoś taki potrafi żołnierza Rzeczypospolitej wyzwać od mordercy albo śmiecia. Taki ktoś zawsze będzie uważał, że ojczyzna jest tam, gdzie chleb. Biedny to człowiek, który nie potrafi obejść się bez chlebodawcy. Tacy ludzie boją się Polski wielkiej i dumnej, bo w takiej Polsce ze swoją małością nie będą mieli czego szukać. Dlatego próbują wpędzać nas w poczucie winy, kręcą w tym celu filmy, a za granicą prześcigają się w usłuszności i wasalizmie ocierającym się nieraz o zdradę. Nie chcą słyszeć błogosławionego prymasa Wyszyńskiego wołającego, że ojczyzna to matka, a o matce nie mówi się źle. Nie uważają, że Buscy i Branicy też nie planowali rozbioru Rzeczypospolitej. Strach przed Polską wielką i dumną sprawia także i to, że boją się was i waszego marszu jako takiego. Aroganckie magistraty, sędziowie, którzy Boga się nie boją i z ludźmi się nie liczą. Dlatego będą kłamać, lżyć i prowokować. Muszą zawieźć do Brukseli fotografie z zamieszkami, bo tam też potrzebują pretekstu. Dlatego strzeżcie się agentów. Miejcie oczy otwarte. Czytamy, że z Niemiec wybrała się królewacka Antifa. Niemcy nie zaprzestają trudzie oswajania nas tak z prawa, jak i z lewa. A na samym zachodzie wielu dzisiaj jest w szoku, że nie klękamy przed ich ekologicznymi i genderystycznymi absurdami. Nie mogą pojąć, jak można nie uznawać ich autorytetu. Dlatego możemy być dla nich co najwyżej faszystami. To, że zresztą nazizm, a nie faszyzm, pidunik. To, że rodacy pana Verhofstadta garnęli się do SS. To mniejsza ludzi. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Tylko ludzie naiwni
mogą widzieć w dzisiejszym świecie, także zachodnim, bezinteresowną wspólnotę przyjaciół. Każdy trzeźwy i zdroworozsądkowy człowiek wie i widzi, jak wielka walka interesów toczy się na świecie. A Bismarck wcale nie umarł, tak jak nie umarła Katarzyna II, której portret wisi w pewnym ważnym gabinecie za Odrą. Warto jednak pamiętać też i to, że wielu ludzi na Zachodzie patrzy w naszą stronę z nadzieją. Tegoroczny marsz jest wyjątkowy także i dlatego, że jak ktoś słusznie zauważył, nie jest już tylko radosnym świętowaniem, jest manifestacją także naszej woli życia w niepodległym państwie, zagrożonym z jednej strony przez wschodnie intrygi, drugiej zaś przez aroganckie próby zagłaszczenia prerogatyw niepodległego państwa przez eurokratów i mocodawców. I wypada tylko wyrazić najgłębsze zdumienie tym, że obydwie opcje mają swoje. Swoich rzeczników nad Wisłą. I nie można w tej kwestii tłumaczyć wszystkiego samą tylko chyba naiwnością lub brakiem zdrowego rozsądku. Kochani, w tych latach rozstrzygnie się to, czy nasze, jak mówił papież Polak, być i mieć, będzie od nas zależeć. Dziś Europa uważa, że wszystko można kupić i wszystko można sprzedać. I wielu takich wyobcowanych ludzi mamy też u siebie. My nie uważamy, że wszystko jest na sprzedaż. I nie mamy na myśli samych tylko lasów i lotu. Dlatego w tej sytuacji, jaka dzisiaj jest, jaka jeszcze będzie pewnie, trzeba dzisiaj tak za ojcem Kordeckim wołać wszędzie na mury, bracia kochani. Na mury będą nas skłócać, nakręcać emocje, niszczyć wspólnotę, wykorzystując cynicznie każdą sytuację, jak ostatnią rodzinną tragedię z Pszczyny. W tym swoim amoku już nic się dla nich nie liczy i nie cofną się przed niczym. Dlatego potrzebują przede wszystkim naszej modlitwy i naszego zdecydowania. A my, kochani, potrzebujemy dzisiaj, jak powietrza, naszej polskiej i katolickiej dumy, bo dla nas Polska to brzmi dumnie. Nie jesteśmy nie wiadomo skąd. Przypomniał o tym we Włocławku święty Jan Paweł II, mówiąc, że nie musimy do Europy wchodzić, bo w niej jesteśmy od tysiąca lat, bo współtworzyliśmy ją i wnieśliśmy do niej często więcej z większym trudem niż ci, którym się przypisuje albo którzy sobie przypisują patent na europejskość. My, kochani, nie mamy i nie możemy mieć kompleksów. Kocham ojczyznę bardziej niż własne serce, napisał błogosławiony prymas tysiąclecia. My także kochamy ojczyznę bardziej niż własne serce i bardziej niż to, co w głowach eurokratów roi się jako wartości europejskie, których jakoś nikt nie potrafi nazwać ani wskazać źródła ich pochodzenia. Kochamy własny naród, ale szanujemy inne i tego samego oczekujemy od nich. Niech Niemcy będą Niemcami, Francuzi Francuzami, Niderlandy Niderlandami. Nie potrzebujemy wszakże aroganckich i żenujących pouczeń i połajanek, patrzenia na nas z góry,
wyolbrzymiania naszych problemów i przymykania oczu na rzeczywiste problemy innych. Tak, wolni z wolnymi, równi z równymi. I można pytać, dlaczego to, co oczywiste, jest nieoczywiste, także dla wielu nad Wisłą. A propos naszej dumy polskiej także. Uwierzymy, przynajmniej ja uwierzę, że Polska jest w pełni wolna i dumna, także dopiero wtedy, gdy w Warszawie stanie prawdziwy łup triumfalny 1920 roku, a nie jakiś jego żałosny erzec. Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, aby nie wstydziły się za nas groby królów i bohaterów, aby w niebie nie chował twarzy w dłoniach Chopin i Raymond, by nie patrzył na nas z bólem i zawodem Jan Paweł II i prymas Wyszyński, by ksiądz Jerzy nie uznał, że na darmo przelał kapłańską krew. Dlatego, Ojcze ludów i narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój stąpi, śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. Oddaj nam, Jezu Panie, Twą Polskę objawienia, bo nie ścierpię już niedoli, ani niewolnej nędzy wyspiańskiej. A Ty, Królowo Polskiej Korony, ociemniałem, podaj rękę. Nie wytrwałem skracej mękę, swe królestwo weź w porękę i pomóż nam znowu dokonać cudu. Amen. Panie Boże, zapłać.